widzimy, czy słychać. Państwo powiedzą, czy słychać gitarę i głos w miarę. Mój jasnooki przewodnik. Jeszcze raz. Niektórzy wielu relacji mają, że dziwi ta wszechwiedza ich. Lecz mamy dróg i się pokłaniają, najłatwiej wroga widząc w nich. A kiedy dotrzeć chcą do ciebie, boję się kręcić gęsty dym. Tak najlepiej byś uwierzył, ty jednocześnie wszystkim innym. Wolę spocząć w mym ogrodzie, gdzie jest mój mały własny świat. Tam cicho czas przeżywam co dzień i patrzę jak piękny kwiat. Jaka mądrość jest i wiedza, że każdy rozkwit ma swój czas. I coś się rodzi, co się wchodzi i to pojmować jest ten raz. Świetnego podnika, ciemny stół, jego świetne znika. Kiedy słońce mi zaświeci, a potem niebo zbite z gwiazd. Dociekam, kto to poukładał i z czego to się wzięło teraz. Jeśli nie widzę jeszcze tego, co mi rozproszył czarny film, zawracam do ogrodu swego i swoje światło szukam. Radzę zmiera wciąż od tego, jak powinienem słusznie żyć. I chociaż raz swój wiele żałują, nieraz się muszę przed tym kryć. Ja przewodnika mam jednego, który we wnętrzu moim tkwi. Ponad wszystko słucham jego, jak mam układać swoje sny. Jednego mam w świecie przewodnika, ciemny stół, jego świetne znika. Jednego mam, w świecie przewodnika, ciemny stół, jego świetne znika. Thank you.
aż coś nią mi raże i pusty poblask dnia zatracą przystanie marzeń na złotych dzieców bez szans. A jeśli z nami witamy będę je nosił ja tam, gdzie nic nie sprzedam. Mój znak i jeszcze będę skąd to będą tydzień dnia jak chronić się kolory gdzie jasna droga i ja się ku końcowi.
Prawicowi, mając na uwadze czas i myślę, że organizując kolejne spotkanie z Poezją jako obydwa stowarzyszenia, liczymy, że osoby, które będą chciały się zaprezentować, no wówczas pozwolimy na więcej, w sensie ilości i czasu, ponieważ no faktycznie nie chcielibyśmy jeszcze dłużej, bo tak mieliśmy od kierownictwa TCK-u powiedziane, że tak do pół do 8, czyli do 19.30, bo będzie tutaj też spektakl niedługo i dlatego myślę, że tak owocnie, czyli inaczej to ujmując, ta wiosna poetycka z podkładami, z akompaniamentem muzycznym i tutaj z prezentacją muzyczną pana Sławomira rozkwitła i myślę, że będzie dalej kwitnąć, ewentualnie już w okresie letnim. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli, którzy prezentowali swoją twórczość, ale też i akompaniatorów i panu Sławomi, który nam umilił czas właśnie muzycznie. Jeszcze na moment, czy mogę? Bardzo mi miło było z Państwem się spotkać. Jestem zaskoczony, jak miła i sympatyczna tu jest atmosfera, ile tu jest utalentowanych ludzi, jak piękne wiersze czytali. Chociaż nie wszystko zrozumiałem, ale wiem, że to była poezja już dojrzała. Też czasami piszę liryczne, tylko że najczęściej to chodzi mi akurat satyryczne, ale to wszystko jest poezja. Ja trochę działam bardziej w Zabrzu. Często na forum Miejskiego Ośrodka Kultury, tam Kino Roma, ja myślę, że bardzo dobrze współpracuję z gospodarzem tego kina, że on by był szczęśliwy, gdyby tutaj więcej Państwo chcieli zagościć tam u nas. Jeżeli tylko będziecie chcieli, to chętnie z nim porozmawiam o tym. I na koniec króciutka flaszeczka jedna, która ma związek z Tarnowskimi Górami. Tytuł jest Przepadzite Zabrzanina Cury, w głowie im góry Beskidy, gdy obok Tarnowskie Góry. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem zaprosić wszystkich na spotkanie, które się odbędzie tutaj w Tarnogórskim Centrum Kultury 18 tego miesiąca, czyli w przyszłym tygodniu w ramach salonu poetyckiego. Spotykamy się z panem Kwietniem. No i mam nadzieję, że będzie równie fajnie, jak było w czasie ostatnich czy pierwszych dwóch spotkań, bo to będzie trzecie z tego cyklu spotkanie o 18.00. Łatwo zapamiętać. Zapraszam wszystkich. Dziękujemy panu Andrzejowi właśnie za tę informację, bo myślę, że wydarzeń kulturalnych jako taki jest wszelakich jest moc, ale nie o wszystkich wiemy. Myślę, że właśnie poprzez internet, poprzez indywidualny przekaz, ale też korzystając z różnych form ogłoszeń, między innymi ten informator TCK-u o tych przedsięwzięciach wiemy. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim i myślę, że do następnego zobaczenia z tego cyklu, ale korzystamy też i z innych możliwości. Dziękujemy bardzo.